Czyli zawracamy pierwszy skręt w lewo na lewy, bo widzimy, mamy dwa. Czyli dwa pasy mamy, ale nie oznaczone. Czyli musimy wjechać na pas lewy. I to mamy wykonany pierwszy skręt. Teraz mamy światła. Musimy się zatrzymać. I drugi skręt jeszcze nam został do wykonania. I teraz możemy, skoro mamy jeden pas do lewoskrętu, czyli ci, co skręcają, są za nami, to możemy wybrać pas dowolny. Przepisy zezwalają na wjechanie na dowolny, ale skoro jeden, czyli ci, co skręcają, są ustawieni za nami, to możemy wjechać od razu na prawy. Będzie to wariant bezpieczny, jednocześnie wariant szybki. Prowadzimy tor jazdy od razu na prawy pas i wykonamy drugi skręt w lewo w takiej sytuacji i to będzie pełne zawracanie.